Szanowni Państwo, nieustannie zbliżamy się do godziny zero. Zero dla Prawa i Sprawiedliwości. 29 sierpnia, nie wiadomo jeszcze o jakiej godzinie, ale w tym dniu na pewno Państwowa Komisja Wyborcza zdecyduje o tym, czy Prawo i Sprawiedliwość straci subwencję wyborczą, straci pieniądze na najbliższe 4 lata działania. W grę wchodzi 100 milionów, ale PiS ma również inne kłopoty. PiS walczy o finansowe przetrwanie. I o tym nowy materiał dzisiaj zapraszam. Witam, szanowni państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze proszę szybciutko o 3 rzeczy. O subskrypcję, o łapkę w górę i o komentarz dla zasięgu. To jest bardzo ważne, żeby ten kanał mógł się rozwijać i mógł docierać do jak najszerszej liczby widzów. Dziękuję wszystkim patronom i wszystkim wspierającym. Kłaniam się, szanowni państwo, wam bardzo, bardzo nisko. Dzięki wam te programy powstają, dzięki wam możemy pracować na pełnych obrotach i dużo pracować, bo widzicie, że my tutaj dużo pracujemy. Bardzo ważny tydzień dla PiSu. Bardzo ważne dni. Za około 48 godzin, mam nadzieję, dowiemy się o tym, czy Prawo i Sprawiedliwość straci subwencję wyborczą. Państwowa Komisja Wyborcza zdecyduje, czy PiS straci tę subwencję, czy nie straci. Pamiętamy, że pod koniec lipca ta decyzja miała zapaść, ale PKW z uwagi na to, że wciąż bada te wszystkie faktury, które spływają ze strony rządowej do PKW, bada i ma zdecydować, czy PiSowi tę subwencję odebrać, czy nie. To jest bardzo ważna decyzja też dla samych członków PKW, ponieważ ich nie chroni immunitet i oni swoim własnym majątkiem odpowiadają za tę decyzję. Zatem sprawa jest naprawdę bardzo trudna. Widzimy też, że politycy Platformy Stare tam donoszą różne faktury, donoszą różne rzeczy, donoszą różne, że PiSowcy wykorzystywali w kampanii wyborczej fundusze państwowe. Niektóre rzeczy donoszą w sposób absurdalny, co skomentował sam członek PKW Ryszard Kalisz, który mówi tak, to nawet jest dobre, szanowni państwo. No pan Michał Szczerba przyniósł nam tutaj cały plik dokumentów ze swoich kontroli, gdzie wynika, że Mateusz Morawiecki uczestniczył w pikniku 800+, czy tam 500+, i to było finansowanie nielegalne kampanii wyborczej, tak? Tylko potem Kwalisz dodaje, że pan Szczerba przyniósł dokumenty z pikniku, który odbywał się przed kampanią wyborczą. Także tak. Była kiedyś taka bajka, Pinki i Mózg. Zdecydujcie, kto tutaj jest, kim jest tutaj Michał Szczerba, szanowni państwo. No i tak. Czekamy na te wyniki, bo to są i na to orzeczenie PKW, bo to jest bardzo ważna rzecz dla PiSu. Nie wiemy, ile PiS straci tej subwencji. W najgorszym wypadku grozi mu utrata 75% subwencji rocznej. To jest około 25 milionów złotych rocznie. 100 milionów przez 4 lata. A partia, nie wiedząc co będzie, jaka będzie decyzja, już teraz ma spore kłopoty. To może być mniej. Na przykład Piotr Trudnowski, były prezes Klubu Jagiellońskiego, uważa, że to będzie 500 000 złotych obcięte. No to byłby dla PiSu idealny scenariusz, tak? Tylko taka strata, którą łatwo by sobie jakoś zalepili, choćby przez składki członkowskie. Natomiast jeżeli to będzie 100 milionów złotych, PiS ma wielki problem, a ma problemy już teraz. Po pierwsze, nie ma za co, bo wciąż czeka na wypłatę pieniędzy, spłacać kredytów zaciągniętych na kampanię. Kolejna rzecz, PiS już teraz o tych kredytach poinformował tygodnik Newsweek, ale PiS już teraz, jak im podają media, jak podają też działacze Prawa i Sprawiedliwości, wypowiada najem lokali w całej Polsce, w miastach wojewódzkich, lokali, w których znajdowały się biura Prawa i Sprawiedliwości. Bo jak wiemy, PiS miał osobne biura, biura spotkań działaczy PiSu, biura PiSu i ma też oczywiście biura poselskie, ale to tutaj trzeba rozgraniczyć na działalność poselska, działalność partyjna, to są różne fundusze, inne w ogóle rzeczy, niektóre rzeczy nie można robić w biurach poselskich po prostu, taka jest prawda, tak, między innymi większość posłów łamie swoje przepisy, na przykład wieszając plakaty wyborcze na oknach biur poselskich, to jest według przepisów niedozwolone, więc tutaj PiS miał osobne biura partyjne w całej Polsce i te biura są wypowiadane, bo PiS ma ogromne problemy finansowe. PiS, mówmy szczerze, finansowo walczy o przetrwanie i czeka na pieniądze. I to czekanie jest najgorsze, bo jeżeli PKW powie tak, wypłacamy pieniądze z subwencji, nie zostało tu złamane prawo i ląduje pismo do ministra finansów z PKW o wypłatę tych środków, minister finansów wypłaca środki, sprawa jest załatwiona, zamknięta. PiS może płacić swoje zobowiązania, może funkcjonować partia normalnie przez najbliższe 4 lata.
i planować kampanię prezydencką. Natomiast jeżeli PKW odrzuci sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości, sprawa najpewniej, bo Prawo i Sprawiedliwość się odwoła, ląduje w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej ma 60 dni na decyzję. PiS nie może planować w tym czasie niczego, bo nie ma wciąż pieniędzy i nie wie, co się wydarzy. Nie może planować kampanii wyborczej, nie spłaca kredytów, nie może opłacać lokali i tak dalej, i tak dalej. Partia ma wciąż problemy finansowe. I teraz, jak to wygląda dalej technicznie? Załóżmy, że ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która też zatwierdza wybory prezydenckie i ich ważność, bo tu zaraz wykaże absurd, który będziemy mieli, powie tak: nie jest ważna uchwała PKW, nie doszło tu do złamania prawa, PiS-owi należy się subwencja, cofa decyzję do PKW i PKW już nie ma tutaj ruchu. PKW musi wysłać wniosek o wypłatę środków do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Co wówczas robi Domański? Domański mówi tak: ale szanowni państwo, ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej to jest izba nielegalna, powołana przez neo-KRS, składająca się z neosędziów, nieuznawana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przez Berlin, Francję i bla 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 bla, czyli ta cała narracja, którą słyszeliśmy przez ostatnie lata. Ja tych pieniędzy nie wypłacam, bo nie uznajemy decyzji tej izby. Z jednej strony uznają decyzję izby tej samej o ważności wyborów, z drugiej mogą nie uznać decyzji wypłacającej, jeżeli chodzi o wypłacę środków dla PiS-u. Absurd? Nie wiemy, czy tak będzie. To są tylko oczywiście hipotezy, to są przypuszczenia, to jest jakiś być może przyszły ciąg wydarzeń. Będziemy na to czekać, będziemy to obserwować w tym tygodniu, będę to relacjonował dla państwa. Czekajmy, zobaczymy, co się wydarzy. Do zobaczenia.